Zacznę od tego, że dla ciebie ten 2020 rok chyba nie był do końca takim złym rokiem, sądząc po tym, co dzieje się teraz, jaki jest feedback po twoim udziale w programie Twoja twarz brzmi znajomo, właściwie udziale, który się jeszcze nie zakończył, no bo w sobotę mamy finał. Tak, masz rację. Dla mnie ten rok był fantastyczny, tak naprawdę bardzo przełomowy. Faktycznie to, co się dzieje po prostu teraz po tym odcinku 11, półfinałowym, gdzie występowałam jako Beata Kozidrak, po prostu przeszło moje najśmielsze oczekiwania, bo dostaję morze komplementów, wiadomości, wierszy, nie tylko od fanów, ale także, i tutaj naprawdę tego nigdy bym się nie spodziewała, od hejterów, którzy przepraszają mnie, że kiedyś krytykowali mnie, że nie wierzyli w mój głos, mój talent, przepraszają mnie i obiecują, że już nigdy nie zwątpią, teraz są moimi fanami. Także do tego dołączyli się fani całego zespołu Bajm i Beaty Kozidrak, że teraz są też moimi fanami, więc po prostu no, nie mogło być lepiej. No i tutaj pojawiają się już pierwsze pytania dotyczące tego, czy Beata Kozidrak powiedziała coś na temat twojego występu, być może napisała ci jakąś wiadomość, albo też przekazała miłą informację bądź komplement, czy jeszcze nie? Jeszcze ja nie mam takiej informacji, wiem jedynie, że na pewno oglądała, ale dowiem się, na pewno dowiem się w najbliższych dniach, co o tym sądzi. Jak wyglądały przygotowania do tego występu? No bo nie ukrywajmy, był on niezwykle emocjonalny, no i przede wszystkim wywołał mnóstwo emocji wśród osób, które ten występ oglądały. Nawet Piotr Gąsowski, który uważany jest za takiego twardziela, uronił łzę. No to już szapoba dla ciebie. Jak jestem naprawdę bardzo szczęśliwa. Powiem ci, że przygotowania trwały dokładnie 4 dni. Ja byłam przerażona, jak wylosowałam Beatę Kozidrak. Do tego stopnia byłam przerażona, że napisałam nawet do producentów, słuchaj, że ja po prostu nie jestem w stanie tego zrobić. Ale jeszcze nie podchodząc jak gdyby do tej piosenki, bo po prostu ten mój strach mnie tak sparaliżował, że ja przestałam już logicznie myśleć i zamiast po prostu spróbować, to już od razu się nastawiałam, że na pewno tego nie zrobię i ja nie wiem, co teraz będzie. Natomiast no, oni mnie uspokoili. Gosia, po prostu zaśpiewaj to i po prostu no, musimy to zobaczyć, tak? No i ja po prostu tak ochłonęłam, wiesz, bo w pierwszym momencie naprawdę to był dla mnie szok. I ochłonęłam, nagrałam właśnie takie pierwsze demo, tak, mojej nauczycielce śpiewu. No i ona mówi, no i co ty opowiadasz, że tego nie zrobisz? Przecież ty już to umiesz, ja w ogóle nie mam co tu robić. No i tutaj już pojawiają się głosy i gratulacje, że wygrałaś program. Ja nie wiem, skąd nasi widzowie mają takie informacje, bo nawet ja takich nie mam, a finał przecież dopiero w sobotę. Ja nic nie mogę powiedzieć, słuchajcie, nic nie mogę powiedzieć. Natomiast na dzień dzisiejszy, co mogę powiedzieć, że wygrałam w różnych aspektach. Przede wszystkim wygrałam 2 odcinki ze wspaniałymi postaciami. Mariah Carey, która jest po prostu wokalistką wspaniałą, po prostu guru wokalnym dla wszystkich wokalistów na świecie. Wygrałam kolejny odcinek jako Beata Kozidra, która uznawana jest w Polsce za najlepszą wokalistkę, więc no, powiem wam, że naprawdę jestem bardzo usatysfakcjonowana, tym bardziej, że tak jak mówię, wchodziłam do programu z łatką osoby, która nie potrafi śpiewać, więc to jest po prostu tak, tak fantastyczne uczucie. Następnie wygrałam ze swoimi słabościami, bo ja się naprawdę bardzo bałam na każdym występie. Wy tego nie widzicie, ja miałam maskę, ale ja się tam trzęsłam ze strachu, bo to było tyle rzeczy po prostu, które mogły pójść nie tak i mogły się nie udać, że naprawdę można było to po prostu, no, mogły się nie udać, naprawdę dużo rzeczy. Następnie no, wygrałam naprawdę, no tak jak mówię, z tymi, przede wszystkim właśnie ze swoimi słabościami i co, i to, co dla mnie jest naprawdę wielkim kosmosem, to, że ja się dostałam do finału programu Twarz brzmi znajomo, to naprawdę mi nie przechodziło to nawet przez myśl, wchodząc do niego, bo wiem, jak było w poprzednich edycjach, że wspaniałe wokalistki nie wchodziły do tego finału. No więc ja naprawdę jestem... No co ja mogę więcej powiedzieć? No po prostu nasi widzowie się nie mylą tutaj. Można powiedzieć, że śmiało wygrała się ten program, nawet jeżeli nie zdobędziesz 100 000 złotych, a tego nie wiemy, dowiemy się w sobotę.
To czym w takim razie zaskoczysz nas w finale? Oj, powiem tak. Ja nie mogę powiedzieć dokładnie, w jaką postać się wcielę, ale mogę powiedzieć to, że to będzie postać jeszcze trudniejsza od Mariah Carey i Beaty Kozidry. Jest to postać uznawana za guru wokalne, po prostu Mount Everest. A mogę strzelić? No, ale ja ci, możesz strzelić, ale ja ci oczywiście nie mogę potwierdzić. Ciekawa jestem, tak myślę sobie, że taki guru wokalny to być może jest Whitney Houston na przykład. Ale nie wiem, zobaczymy. Jest, ale tutaj to, co mogę podpowiedzieć, to nie może być żadna postać, która była już w tym programie. W naszym, jak gdyby w naszej edycji, a Whitney już była też. Pani mi pisali o Arianie Grande, Ariana też już była, więc to musi być ktoś, kogo jeszcze nie było. No i zobaczycie, zobaczycie. Pomysły teraz, bo powiem wam, że ja tak na bieżąco to, Jezu, takie guru muzyczne. No dobra, dobra, zobaczymy, to czekamy w takim razie do tej soboty. Tak. I rozumiem, że będzie mega zaskoczenie. Będzie zaskoczenie, oczywiście, i powiem wam, że to było dla mnie tak duże wyzwanie. Znów się oczywiście bałam, jak to ja, ale nowych rzeczy się nauczyłam. I tutaj po raz pierwszy mogłam w rejestrze piersiowym pokazać potężny po prostu głos, bo ja głównie używałam właśnie rejestru głowowego, a tutaj właśnie mówię, nie no, rzucę się na tą głęboką wodę kolejny raz. Chcę się nowych rzeczy nauczyć i naprawdę i się bardzo, bardzo cieszę, że to...